Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry The Sinking City. Szukamy monolitów, dalej szukamy monolitów. Ostatnio znaleźliśmy jeden, pierwszy chyba. Albo to był trzeci. Pierwszy i drugi pewnie gdzieś musimy znaleźć jeszcze. Dobra, poczytajmy sobie nasze informacje. Pierwszy monolit samą swoją obecnością nadaje niezwykłemu człowiekowi renomę. To już czytaliśmy. Okej. Okay. Odszukaj monolit, gdyż kryje on pod swym lazurowym płaszczem to, czego nasienie pożąda. Okej, okay, kurde, no ale widzicie, to gdzieś musimy znaleźć, bo widzę, że tu są znaczki, pierwszy i drugi monolit, więc albo będzie... w bibliotece informacja o tym, albo w jakichś kronikach. Także zobaczymy, zobaczymy, gdzie to będzie. Sobie polecimy, te dwa monolity zrobimy. W Pałacu Umysłów mamy tak. Pałac Kay pod lazurowym płaszczem. Katigonar więzi córkę. Sprawdźmy. Nie bardzo. I cyk, zaczyna się od nowa. Też na razie z niczym. A te dwa ze sobą też nie możemy połączyć. Okej. Okay. Dobra, no to najlepiej by się było udać gdzieś, kurde, do jakiejś chyba biblioteki. Może w bibliotece powiedzą nam najwięcej. Najwięcej. Zobaczymy. Albo tu. Tutaj jest biblioteka. Patrzcie, no to nawet stoimy obok biblioteki. Może zobaczmy tą biblioteczkę, jesteśmy obok niej. To jest biblioteka? Tak, to jest. No to chodźmy, zobaczymy, czy w bibliotece damy radę znaleźć te rzeczy. Dobrze, gdzie tu jest nasza ta do... Kurde, zawsze się tutaj zagubię w tej bibliotece. Dobrze, sprawdźmy, czy my tutaj będziemy mogli znaleźć. Pierwsza część instrukcji, druga część nie, tutaj nie możemy znaleźć. Okej, okay, czyli w bibliotece to nie jest. No to teraz lecimy dalej. Może to będzie, wiecie, w ratuszu. Może w ratuszu coś nam powie bardziej, a jak nie w ratuszu, to zostaje nam jeszcze kronika tylko. No. No to podejdźmy sobie do ratusza, też daleko nie mamy. Troszkę słabo, to tak wiecie. Ciężko stwierdzić, w którym miejscu my to mamy szukać, nie? Chociaż to jest znaczek odszukania, no prawdopodobnie tak. Na tej sprawie, gdy wody się podniosą, odszuka on nieludzkie skarby. Kurde, to może coś po powodzi było, nie? Bo to, gdy wody się podniosą, odszuka nieludzkie skarby. Czyli to jest o powodzi. Dobra, zobaczmy, czy my to będziemy mogli w ogóle znaleźć. Bo tu są, wiecie, te znaczki, więc na pewno będziemy mogli to sobie gdzieś poszukać. Zakładam. Szkoda, bo to jest troszeczkę zamieszana ta końcówka. Niestety końcóweczka jest zamieszana, nie prowadzą nas za rączkę. Absolutnie nas w tej grze nie prowadzą za rączkę, więc musimy się tutaj sami orientować. Dobra, wczytało się? Miejmy nadzieję, że to się już wczytało. Tak, dobra. Idziemy tutaj, zobaczymy ratusz. Ja nie wiem, czy to w ratuszu coś będzie. No, mam nadzieję, chociaż w ratuszu bardziej chyba o mieszkańcach będzie opisywać. No, a w gazecie o tej powodzi? Może i tak. Kurde, zobaczymy, podejdziemy, bo już teraz naprawdę ciężko jest wnioskować. Tak, pierwsza część instrukcji, ale drugą część instrukcji tu możemy znaleźć. Patrzcie, pierwszą nie możemy, ale drugą możemy. Drugi monolit, dumny i wymowny. Przywiodą ku Oakmont trzej uczniowie, podobnie jak kropla wody. Okej. Okay. Przyjdą na świat w niepewnej godzinie jako nowi mieszkańcy miasta po podniesieniu wód. No okej, okay, no to teraz tak. Przyjezdni może, bo to będą trzej uczniowie. Którzy... Chociaż to nie będą przyjezdni. No i weźcie tu teraz, to jest tak, okres po powodzi. Jako nowi mieszkańcy po podniesieniu wód, czyli jako po powodzi. Dzielnicy nie wiemy niestety. Dzielnicy niestety nie wiemy. Ale wiemy, że to mogą być obywatele jacyś po powodzi i... Jako ważne akta, zobaczmy, sprawdźmy to. O, tak, dobra, super. Wpis o trojaczkach, patrzcie. Laura, Claire i Allison. Whitley, trojaczki, data urodzenia... Dokumenty zaginęły przy początku powodzi. Miejsce urodzenia stacja kolejowa przy skrzyżowaniu Salvation Road oraz Mooreland Road. Zachodnie muszelki. Dobrze. Zmarła przy porodzie mamuśka. To jedziemy na stację kolejową. No i super. Dobrze. Wejdźmy sobie tam.
Czyli jakiś jeden trop już mamy, a trzecia pewnie będzie w gazecie, skoro w tamtych dwóch rzeczach nie było. Stacja kolejowa jest tutaj na Muszelkach, nie? Tu gdzieś była stacja kolejowa, prawda? Także tu sobie ją oznaczymy. Tak, stacja kolejowa przy skrzyżowaniu Salvation Road i Moorland Road, czyli Salvation Moorland, czyli tutaj jest ta stacja kolejowa. To sobie oznaczamy. No i lecimy. Mamy jak i zawsze to trop lekki. Dobrze, popatrzmy, czy my możemy coś jeszcze wytworzyć. Jakiś ammunition, bo wiecie, amunicja nam się jak najbardziej przydaje. Do strzelby troszkę nie mamy, więc... no nie podoba mi się to, że do strzelby nie mamy. Apteczki mamy, to mamy, ale możemy jeszcze sobie stworzyć po jednym, bo tu żeby nie było. Dobra, lecimy tam. Ostatnio bardzo dużo się wydarzyło w tej grze. Dużo żeśmy znaleźli, pomogliśmy tej uszy naszej. Zaufaliśmy jej, zabiliśmy tamtego heala, doktorka. No trudno się mówi. Ufamy, że ona nas wpuści do tego Katigonaru. I że wszystko będzie git, i że my jesteśmy nasieniem, i że my tutaj zbawimy ten świat, ale wybraliśmy też, że cykl będziemy sobie chyba zakończać, nie będziemy cyklu restartować od nowa. Okej. Okay. No dobra, no to tak, żeby tu teraz coś znaleźć, gdzieś tutaj w ogóle na stacji kolejowej się oni urodzili. Znaczy one, bo to trójka dziewczynek była. Więc gdzieś przeszukajmy stację kolejową. To jest na pewno stacja kolejowa i teraz pytanko, czy my możemy tutaj wejść do środka? Okej, możemy. No dobra, no ale ta stacja kolejowa jest taka troszkę... No właśnie, z potworami. Tak myślałem, że ona będzie z potworkami. O, żeż ty wariat. Dobra, jeden mniej. Ładuj, ładuj, panie. Dobra, nie ma na tym amunicji. Je, ile on zabrał. To on tak dużo zabiera. Ej, naprawdę, okrutnie zabrał mi życia. W sensie ja też dużo nie miałem. O, on goni kolejny. Na niego sobie wykorzystamy coś troszeczkę mocniejszego. Bo on od jednego strzału zginie na tym. Jeszcze ktoś biega. Jeszcze jakieś fafluchy biegają. A ten jest mocniejszy chyba. Glutnie. No, ten dwa strzały wytrzyma. Okej, czyli trzeba na niego użyć też coś mocniejszego. Szkoda, że tyle musimy używać. Nie wiem, czy to jest żywe, czy nieżywe. Ciężko mi się do tego odnieść. Mam nadzieję, że to jest nieżywe. Tak, to jest nieżywe. Even this monstrosity couldn't survive being riddled with harpoons. Okej, czyli oni sobie harpunami rzucali, ale ciekawe, bo tam z drugiej strony coś jest w ogóle, nie? Monolit przy stacji. No dobrze, no niby odkryliśmy tutaj ten monolit. Ciekawe, jak tam podejść z tamtej strony. No, będziemy musieli, bo jest tutaj ten monolit, jak widzicie. O kurwa. Wylazł grubas, no. Nie miał kiedy. Come on, babe. Burn, baby. Ej, zniknął. Zrespił się pewnie. To za hu, to wozi gnu. No, zrespił się, dobra. Rzucaj w niego, niech się pali. Dobra, weźmiemy to jeszcze w łapę. Ładuj. Ładuj, panie. I znowu zniknął. Nie możemy się za bardzo oddalać, bo on chłop znika, nie? A jak chłop zniknie, to pewnie traci ten, jak to się mówi. Ale on jest mocny, no masakra. Dobra, weźmy ten karabin. Szkoda mi trochę tego karabinu, no ale nic nie poradzę. No ale nic nie poradzę, nie? No ale ten karabin najlepiej na niego działa, tak naprawdę. To zagluty wszędzie. Dobra, no ale pytanko, czy my tutaj mieliśmy po co iść akurat? Czy my tędy będziemy mogli gdzieś wyjść, przejść? Tak, my się tędy możemy spiąć. Czyli faktycznie, jednak trzeba było tędy iść. Coś wychodzi? Nie, dobra. Tutaj jest, patrzcie, tu jest monolit. A do monolitu jest niby tam wejście. Okej.
Czyli na dobrą sprawę tutaj nie musiałem iść. No to nie fajnie, no to nie fajnie, że tutaj nie musiałem iść. Dobra, no to przejdźmy sobie w tamtą stronę z powrotem i może od lewej to trzeba podejść, tak? Tak. A patrzcie, teraz tędy nie zejdę. No super, ale mi wymyślili. Ej, teraz przeszedł. Ale chłop dziwnie w to przeszedł. Okej, okay, a czy ja tędy będę... Jeszcze w ogóle jakieś te są, naboje chyba. Dobra, apteczka się zawsze przyda. Chłopie, ty możesz tędy wyskoczyć? Możesz. No i gitara, no i o to chodziło. Dobra, co my mamy w ręce? To, ale czy my możemy jeszcze... Ja bym wolał na bieżąco tworzyć. Tworzyć, dobra, dwie chociaż. Tutaj też cztery, no i tego może wytworzymy z pięć. Dobra, jest. Monster took a good bite out of this poor man. His own mother wouldn't recognize him now. Ach, biedny, biedny. No ale patrzcie, ile harpunów normalnie wbili tutaj w ziomach, nie? Trzy harpuny, wśród tego nawet im się udało gościa zabić. Co to za kamyczek? Kawałek monolitu. No dobrze, dobrze, dobrze. Sprawdźmy, tutaj na pewno będzie gdzieś... Gdzieś coś musi być, skoro tu jest monolit, nie? Dobra, tutaj chyba, nie? Shipping off such a huge piece would require a lot of effort. You couldn't do this alone. No dobra. I już jest ten, dobra. To teraz będziemy sobie odkrywać, co tu się wydarzyło. Oni chyba kradli coś z monolitu, nie? Tak mi się wydaje. I później zaatakował potwór duży. Must have this piece of the stone. It's blessed. Time to figure this out. No tak mi się wydaje, że oni najpierw kopali. Must have this piece of the stone. It's blessed. Później go wzięli. I think I heard something. I no i zaatakowały ich wilbestie. I to takie duże, nie? Fanatics chipped off a piece of the monolith and got away with it. Apparently it was the one with the niche I need. Okej, okay, czyli fanatycy wyłupali mi akurat ten kawałek, którego ja potrzebuję. No by ich jasny uszczelił. Nie mogli kawałka z boku wyłupać? To niedobrze. No ale nadal tutaj nie mamy wszystkiego zebranego, patrzcie. Bo tu jest nadal monolit. Jeszcze nie zebraliśmy wszystkich dowodów tutaj. To niedobrze. Mógłbym rzec, że nawet bardzo niedobrze. Tutaj chyba... No dobrze, ten sam co na monolicie. A, no ale patrzcie, no ewidentnie nie zebrałem wszystkiego, bo to się, jeśli zbierzemy coś, to się powinno zmienić, nie? Na ten moment wiemy, że grupa osób odłupała fragment monolitu i zbiegła głębiej do wnętrza stacji kolejowej. Okej, okay, no ale to gdzie oni pobiegli sobie? Głębiej do stacji kolejowej. Czy ja mogę tędy, tak jak przyszedłem, tak wrócić? Bo oni może tu pobiegli, nie? Może tak być. Może nadal jesteśmy w tym samym miejscu, nie? Tu jest ten wózek ich. Mi się wydaje, że tu jest ten wózek. No okej. Okay. Tu leży kolejny, nieżywy. No dobra, no ale gdzie oni to mogli odłupać? Dziady. No bo tutaj już byłem, więc tutaj ciężko powiedzieć, czy tu coś jest jeszcze. Tą skrzynkę sobie otworzymy. Strasznie kręcą w tej grze, no powiem wam, okrutnie mieszają, nie? Dobra, czy ja mogę się tutaj uleczyć? Mogę. Okrutnie mieszają w tej grze, no to jest... Hardcore. No ale tak jak mówię, no nie zebraliśmy całego materiału dowodowego. I to mnie martwi akurat. No bo oni gdzieś tu uciekli, patrzcie, no i my na ten moment nie wiemy, gdzie oni uciekli.
Powiedział tylko, że w głąb stacji. No ale ja tu w głąb stacji nic nie widzę. Widzę tylko ten jeden wózeczek, ale to też nie możemy ruszyć tutaj nic. Też jestem ciekawy, czy na mapie zaznacza nam się tylko monolit w tym miejscu, czy to będziemy coś na stacji musieli więcej poszukać, żeby to się ogarnęło. No dziwne, dziwne. No tutaj są kamyczki, to są kamyczki do zapalniczki. Ale tu jeszcze sobie weźmiemy, żeby nie było, że coś przegapiliśmy. No dobra, wróćmy tutaj. No autentycznie musi być coś, to tutaj przegapiłem, nie? Skoro tak wygląda. Tylko co? To już mieliśmy. To już mieliśmy. Odkryliśmy też historię, że oni tutaj kopali. Może tu w środku. Ale tu w środku też nic nie ma, niestety. Ani tu, ani tu, ani tu. Tutaj też nie. Tutaj też nie. No tak nie fajnie, kurde, powiem wam. Coś zrobili, ale nadal nie wiemy co i gdzie. Jeden punkt gdzieś mogli dać na ziemi. Dobra, chodźmy sprawdzić gdzieś tam dalej. Bo to jest tak, że jak nie odkryjemy jednego punkta, to pewnie będziemy, wiecie, będziemy się błąkać bez celu wtedy. Dobra, podejdźmy, zobaczmy, czy my tutaj damy radę się dowiedzieć, co i jak, gdzie oni mogli uciec, nie? Było, że uciekli w głąb tego, że uciekli w głąb... że uciekli w głąb stacji kolejowej. Użyli wagonika, aby przetransportować ciężki kamień. Musieli zostawić gdzieś ślady. No dokładnie, dokładnie, ale tu śladów nigdzie nie zostawili. Jak dla mnie, wiecie... Tutaj jest wagonik niby, no ale to nie ma śladów, nie? Kajta, tu jest dziennik. O kurde, ale go schowali, no by ich jasne. Dobra, i co? I to to samo? Dobra, czytaj to. Plamiona kartka z pamiętnika. To zaszczyt być sekretarzem naszej społeczności. Historia naszego wstąpienia zostanie spisana moją własną ręką. Dwa dni temu znaleźliśmy błogosławiony fragment skały. Już tak blisko. Godzina naszego wstąpienia się zbliża. Nowa siedziba w zachodniej części Muszelek na Justice Street pomiędzy Inner Shine Street and Warren Road. Bliżej skały, by łatwiej było ją przetransportować. Okej, okay, Justice i Inner. No i to już jakiś poszlaka jest. Justice i Inner. Głębiej na Justice. A gdzie jest Inner? Justice widzę, a tutaj jest Inner, więc to pewnie tu gdzieś. Pewnie tutaj. Dobrze, dobrze. Czekajcie, bo to coś inaczej troszeczkę pisało. Pomiędzy Inner Shine i Warren, okej, okay. Czyli tu mamy Warren, tu mamy Inner, a na Justice, czyli to będzie tu troszkę wcześniej. No dobra, nic się nie dzieje. Odkryliśmy, zebraliśmy koronny dowód. No właśnie o to chodziło, że trzeba zebrać jedną rzecz, żeby nam się tutaj odblokowało coś więcej. Dobra, lecimy na lewo. No i gdzieś tu powinna być nowa siedziba. Tylko się obawiam, że jak jest nowa siedziba, tam będzie trochę ludzi, nie? Standardowo. Czy to tu? No gdzieś tutaj pewnie ta nowa siedziba musi być. Jest tutaj chyba. Dobra, weźmy się jakoś przygotujmy, załadujmy albo coś. Może strzelbę przeładujmy jeszcze, nie? Może coś możemy wytworzyć. Weź, wytwórz mi panie tą ze strzelby. Tu już nie. Tu można było sporo wytworzyć, także fajnie, to się chwali. Mołotowa na razie nie możemy. No i dobra, troszkę szczerby mamy, to jest też ok. O kurde, ktoś tu w kamień pozamieniani. Chłopy, wszystkie w kamień zamienione. Ta statua jest niesamowicie detalizowana. To jest praktycznie lifelike.
Wydaje mi się, że oni jednak się zamienili, ale oni chyba wstaną. Patrzcie, ten ma strzelbę obok siebie. Coś mi się wydaje, że jak to coś wezmę, to oni wstaną, nie? Ja może przeszukam najpierw skrzynię i tak dalej, póki oni leżą. Ale to autentycznie wygląda, jakby oni wszyscy się kamień pozamieniali i mam nadzieję, że oni się nie ożywią. Oni jedli kamienie? O kurde. Weźcie. Chcieli zjeść kamyczki. Dawaj panie, szukaj, szukaj, bo my musimy znaleźć tą część, którą ty chcesz. Miejmy nadzieję, że jej nie zniszczyli, tylko czy na dole, czy na górze ona będzie? O, coś tu się zadziało. Coś nasze sprawne oko chciało wykryć tutaj. Tu w tym miejscu. Czyli oni jedli, zęby im się łamały, ale widzicie, bo widzicie ile zębów leży na stole, nie? Ale no kamień dalej wpieprzali, nie jedli. No to tak troszkę słabo z nimi było. Dobra, weźmy tu, co my mamy, kordyt i łuski, dobra, to się nam przyda. Na dół nie możemy zejść, więc idziemy czysto do góry. Ale obawiam się, że tutaj do góry. Chłopie, uspokój sobie swoje myśli, bo już ten ekran mi tak naprawdę... Dobra, niech to wróci. Dobra. No i tu mamy ten. Tylko, że to nie chce się ruszyć. Ale może damy radę gdzieś boczkiem wejść. Patrzcie, moglibyśmy bokiem przejść. Kikaj tam, panie. No nie da rady. Okej, ale widziałem, że nam się włączyło to właśnie, żeby popatrzeć, co tu się wydarzyło. No, oni chcieli wstąpić. Ale wariaty, kurde, kamienie wpieprzali. Okay, let's see what we have here. No dobra, przynieśli kamyk. We are honored to be the first to ascend. May this case gift others wait the ascension. I'll lock you up so no one can interrupt. Let me take the key. The piece of the monolith was brought here, partly eaten, and the leftovers were taken upstairs. No nieźle, masakra. The door was locked and the key hidden among the books. Między książkami został kluczyk ukryty. Dobrze, no to sobie go znajdziemy. Dobra, jest tam klucz. Ej, chłopie. Coś ty klucz wziąłeś i ci się nagle bania zryła? Weź, przestań. Naprawdę, kurde, żeby wziąć klucz i żeby mu się bania zryła, to jest hardcore. No dobra, ale klucz już mamy ogarnięty. Chodzimy. Oni się wszyscy w ogóle pozamieniali. To jest jakaś masakra, parodia. Ten monolit w nich to wywołał, żeby mnie nie zamienili w kamienie. No bo trochę cienko by było, nie? Dobra, tu sobie za chwilkę, bo ja sobie otworzę tą skrzynię, bo tutaj możemy jeszcze. Otwierasz czy nie otwierasz? Chcesz otworzyć? Dobra. Dobra, otworzył. No i dobra, no i to tu będzie ten element pewnie, który potrzebujemy. Dobra. Jest i nasz drugi róg. Pięknie. Dobra, dowód koronny zebrany. Numer 2. My potrzebujemy jeszcze trzeciego, nie? No dobrze. Ciekawie, ile teraz bestii wyleci, bo to też może tak być, że... Patrzcie, tutaj ludzie się przenieśli. Kurde, ale wariaty. No weź, pokaż mi to. Don't touch it. The stone is ours. Ej, coś ich pozamieniało w ogóle. No dobra, można i tak, ale patrzcie, no przenieśli się, kurde, chłopy. I tu się przenieśli z powrotem. Masakra. Ej, no to mi się nie podoba w ogóle, nie?
To oni tu się, co oni tu robili ze sobą? No dobra, ale mamy ten drugi element, tyle nam wystarczy. Oni chyba żyją w ogóle, nie? Także to zrobić. Dobrze, patrzmy co my mamy. Skradziono fragment monolitu. Czciciele zmienili formę, może tak. Odłamki monolitu przekształciły czcicieli w zupełnie nowe istoty. No, tak to wyglądało przynajmniej. Tu nie możemy tego połączyć. Okej. Znalazłem dwie z trzech brakujących fragmentów. Pieczęci, dotarłem do niej kolejny palec. Dodałem do niej kolejny palec. Hej. Ale nadal brakuje mi jeszcze jednego, zanim będę mógł w stanie otworzyć przejście do Katigonaru. Okej, no to jeszcze jeden. Jeszcze jeden monolicik sobie zrobiłem. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się jeszcze uda ten jeden ogarnąć. Byłoby fajnie, jeśli nam by się udało jeszcze jeden ogarnąć. Dobrze, i teraz my mieliśmy, tak jak mówiłem, podejść sobie do tutaj do kroniki może. I może w kronice coś więcej będzie napisać. Dobra, no to jak to się mówi, lecimy na pełnej. Dawaj, śmigaj, panie wariat. To tak, żebyśmy my mogli bezpiecznie wyjść tutaj, żeby się przenieść. Dobra, to jeszcze jedna uliczka dalej. Dobrze, że mamy takiego cyklopa, to już mówiłem nieraz, że możemy sobie pływać po wodach zalanych tego miasta. Chociaż wolałbym pewnie rozwiązanie takie, że widzicie, to ten płynie ziomuś i byśmy mu po prostu zgłaszali, gdzie chcemy przepłynąć i on by nas transportował. Tak by też spoko było. Teraz tak troszkę wymuszają więcej czasu, nie? Dobra, lecimy tam. Do magicznej budki telefonicznej. Ty zostaw go. Zostaw go. Jak ja cię uderzę, panie. Dobra, gdzie jest budka telefoniczna z tej strony? Lecimy sobie tutaj i lecimy sobie teraz, tak jak mówiłem, do kroniki, ale żeby pójść na kroniki, to my mamy bezpieczną tutaj zachodnie zakrytki. Dobra, jesteśmy na zachodnich zakrytkach i tutaj lecimy w kroniki. Zobaczymy, czy to w ogóle na kroniki ma sens, nie? Czy jak nie, może to jakaś policja, bo tu z tych opowieści w ogóle nic nie wywnioskujemy. No to jest obecność człowiekowi, gdy wody się podniosły, szuka nieludzkie skarby. To może być w gazecie, że ktoś znalazł jakiś skarb po powodzi, nie? No tak może być. No dobrze, no to lecimy sobie tutaj i jesteśmy w gazecie. Jesteśmy w gazecie i szukamy kogoś, kto po powodzi znalazł skarb. A nie, patrzcie, druga część instrukcji. Niestety tutaj się nie da. Kurde, o lolo, to teraz mnie tutaj zaskoczyli. No bo nam się kończą miejsca, w których możemy coś zrobić, nie? Byliśmy na bibliotece, nic tam nie było. Byliśmy tutaj, to coś znaleźliśmy. A i zostaje nam tylko posterunek policji w takim razie. Albo szpital. No dobra, dwa miejsca nam zostają. To idziemy na komisariat policji. Czyżby ktoś coś znalazł? Wiecie, ja myślałem, że po powodzi ktoś znalazł skarb. I to może w gazecie być. No ale widocznie nie. Dobra, lecimy sobie tam. I tu mamy policyjny komisariat. No to lecimy. Kurde, tędy nie przejdę. Przejdę. Nie, nie przejdę.
Co to za park? Jakieś takie... Co to za główienko? Można wejść, nie można wyjść. Weźcie, panowie. To wy żeście tutaj dali. No, jestem ciekawy, czy na komisariacie będą takie rzeczy? No ja bym ogólnie komisariat to była chyba ostatnia rzecz, o której bym mógł pomyśleć i jeśli tutaj to będzie, to będzie masakra jakaś? Też nie. Okej. Okay. Czyli też nie komisariat, to co? No to co, jak nie komisariat? Tu nie. No szpital ewentualnie. Pozostaje nam jeszcze szpital do zwiedzenia, no bo w bibliotece tego nie było drugiego i w kronikach i w ratuszu też nie. Więc zostaje nam szpital, ale co ma jedno wspólne z drugim? Gdy wody się podniosą, szukał nieludzki skarb, który nigdy nie widzieli ludzie, przyciągnie do siebie tłumy i rozgłos. Kurde. No to jest niefajnie, to jest naprawdę niefajne. Ponieważ no właśnie w takich bibliotekach, uniwersytetach to nie możemy wyszukiwać. Wiecie, tak mi się wydaje. Możemy chyba tylko wyszukiwać tych, co są te kreseczki obok. No i w innych rzeczach nie możemy wyszukiwać. Dobra, weźmy, zobaczmy. Szpital. Może faktycznie to był jakiś, wiecie, rozgłos, chłop zwariował. Albo coś. Myślał, że jest sławny, zwariował, do szpitala go zabrali. Ci ulwie. Jak oni to tak pomyśleli, no to prawda. No nic, najwyżej przebiegniemy się jeszcze raz po wszystkich tych rzeczach. No ale mega dziwne, nie? Bardziej bym się spodziewał, że to będzie w gazecie. Czy w gazecie nam powiedzą, że tutaj ktoś znalazł skarb albo coś takiego, no albo na policji, że wierzcie, że coś ukradł ktoś. Do szpitala w ogóle nie podejrzewam, żeby tu szpital miał być. Dzień dobry. Wie pan, ma te wszystkie kartoteczki? Nie, no też nie ma, patrzcie. Czekajcie, bo ja chyba źle patrzyłem, bo ja patrzyłem na drugą część instrukcji, a ja miałem patrzeć na pierwszą. Bo może faktycznie to było w gazecie, bo ja patrzył na drugą część instrukcji. A, to teraz moja lama mogła być. Dobra, to wrócimy się na szybkości. Wybaczcie, ten mały przerywnik 3-sekundowy. Wrócimy jeszcze raz do gazety, nie? Bo ja patrzyłem na drugą część, teraz tak mi się wydaje, a chyba trzeba było patrzeć na pierwszą część. Na pierwszą część jakby tej informacji, tej podpowiedzi. Okej, dobra, no to lećmy w tamtą stronę. Bardzo długą końcówkę zrobili. Ja naprawdę myślałem, że do tego Katigonaru wejdziemy już od razu, po tamtym jak zabiliśmy doktora Hilla. No ale widać, że nie. Oj, wybaczcie. Nawet nie zdążyłem zmutować mikrofonu. Taki kichanie się wzięło człowiekowi. Tak, i patrzcie, no jest jednak w gazecie pierwsza część, nie? Drugiej nie było, pierwsza była. Także mój błąd, wybaczcie, ale myślałem dobrze, że jednak gazeta. Po powodzi mieszkańcy. Bieżące wydarzenia. Nope. Pierwsza strona może, tak. Niezwykłe odkrycie. Niewielkie nabrzeże na wschodnim końcu Old Colony Street. Jest teraz na ustach całego Oakmont. Jimmy Price, rybak. Mieszkający na dzikich obrzeżach miasta pomiędzy zakrytkami zatoką ponurej przystani z dnia na dzień stał się sławny dzięki swoim odkryciom. Nie ma tygodnia, by nie wyłowił z morza kolejnej sztuki biżuterii czy jakiegoś starożytnego skarbu. Ekspert w sprawach antyków Diane Miles jest skontentowana. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Te przedmioty są niezwykłe. Twierdzi pani Miles. Mogę tylko powiedzieć, że z pewnością są bardzo stare. Dobrze, no i teraz już wiemy. Fajnie, dużo. No to jedziemy z mapką. Oznacz punkt na mapie. No i mamy tak, granica pomiędzy zakrytkami i zatoką ponurej przystani. Czyli zakrytki i zatoka ponurej przystani. To jest ta granica. Dobrze. Brzeg na wschodnim krańcu Old Colony Street. Old Colony Street, wschodni kraniec, czyli gdzieś tu.
Czyli ten brzegu będzie tutaj. No i tutaj sobie teraz podejdziemy. Okej. Mam nadzieję, że tam nie będzie dużo stworów, ale zakładając, jak myślą w tej grze, to będzie ich tam ciul. Dobra. Dobra, lecimy sobie z powrotem naszej budki. Bez tej budki to my naprawdę byśmy tutaj biedni byli. Ile my mamy jakikolwiek naboi? 3 strzelba, 7 tego. No dobra, nie masz takiej tragedii. Troszkę szkoda mi tych naboi do karabinu, nie? Bo te naboje do karabinu tak jakoś. A ty kim jesteś? Ej, patrzcie, pancernak. Pancerniak. Nieźle. Pierwszy raz widzę, żeby w tej grze takie stworzenia były. Tu sobie podejdziemy i przepłyniemy sobie na Seaside Street. Dobra. Drugą stronę. Zawsze nas ustawi nie w tą stronę, co chcemy iść. To jest. Ja myślę, że gra wie i dlatego nas zawsze w odwrotną stronę stawia. Na 100% gra wie. Dobra. No ale znając życie, tutaj nie będzie tego monolitu i znowu trzeba będzie zwiedzać jakąś panią Pierce albo tego rybaka, kurde, Price'a czy coś. Będziemy musieli odwiedzić, bo na pewno on wyłowił ten monolit. Że on go nie miał przy sobie, tylko na chatę sobie zabrał. Dobra, tu w prawo. Kręć, panie. Dobra, jesteśmy. I teraz tak, jak wy tu żyjecie? Jak wy tu chodzicie w ogóle? Mam nadzieję, że wy wszyscy ludzie się nie pozamieniacie w potwory. Wezmę sobie na razie ten taki mniejszy troszkę, nie? Tu mam przeładowane. Tam jest okej, dobra. My idziemy na to nadbrzeżem. Mhm. Dobra, jest chyba monolit. Tak to przynajmniej wygląda. Na monolit przede mną. Także okej. I teraz tylko pytanko, ile tutaj się potworów pojawi, nie? Dobra, monolit na wybrzeżu jest odkryty. Patrzmy, poczytajmy. Ostatnia wiadomość. Straciłem już rachubę dni i nocy, od kiedy Archie utknął w sidłach tej burzy. Pływamy w kółko. Te drogie skały nie chcą nam ani pozwolić opuścić miasto, ani do niego wrócić. Jedzenie się skończyło. Moja siostra i szwagier oszaleli z głodu. Twierdzą, że musimy skoczyć z łodzi do morza i przejść na piechotę po dnie. Skoczyli, po prostu wszyscy skoczyli do morza. Cała moja rodzina z tym chorym uśmieszkiem na ustach. Kaj mi dopomóż. Zabieram ostatni skafander i próbuję dostać się na brzeg. Módlcie się za mnie. Okej, czyli tu jakiś wypadeczek. Dobra, ktoś tutaj zdjął w pośpiechu. Panie, niedobrze. No nie będzie. Dobrze, mamy tutaj już zebrany koronny dowód. No ale ktoś wyszedł, ktoś wyłowił z wody. Brak palca Kay. Zanurkuj, by złożyć pieczęć w całość. Według przepowiedni jednego z monolitów kryje to... Jeden z monolitów kryje to, czego szukam pod lazurowym płaszczem. Wygląda na to, że fragment pieczęci znajduje się pod wodą. Rybak z artykułu znalazł pod wodą złoto. Pewnie ma skąd nurkować. Może znajdę jakieś wskazówki w jego domu. No i tak myślałem, że do rybaka będziemy musieli podejść. No to jest... To jest bardziej niż pewne. No i też musimy znaleźć... I znowu do gazety się wrócić. I znaleźć jego adres. Zatoka Punel przystani, znajdowała się to, co czytaliśmy, nie? Czyli musimy z powrotem wrócić się do biblioteki i znaleźć jego chyba adres, bo czy tak mi się wydaje, nie? Ale nie wiem, czy oni by w gazecie jego adres w ogóle pisali, nie? Może to... może to właśnie nie w gazecie. Tylko...
Tylko byśmy to musieli znaleźć w... Już wam pokazuję. Tutaj w ratuszu na przykład, bo wtedy byłoby o tych, wiecie, o tych jego znaleziskach. No ale trudno, podejdźmy sobie do gazety i zobaczymy, co tam się kryje w gazecie. Takie cuda będą też w gazecie. Też dwa razy gazetę byśmy mieli zwiedzać. No tak troszkę mi to nie pasuje, no ale dobra. No ale muszę odkryć dom rybaka i od domu rybaka zejść gdzieś wodą. Gdzieś wodą muszę zejść od domu rybaka. No to tak trochę średnio. Ale jest tak jak myślałem, że tutaj na pewno nie znajdziemy tego monolitu i na pewno będziemy do domu rybaka musieli sobie podejść. Teraz tylko adres domu rybaka nam potrzeba. A ja wątpię, żeby chłop w gazecie zgłosił, gdzie on mieszka. Wiecie, z adresem, jak takie skarby łowił, to by bandyci go napadli na pewno. Wiecie, u nas jak ktoś wygrywa w totolotka, to nie mówi, ej sorry, kurde, mieszkam tu i tu, nie? Wygrałem w totolotka. Więc jak tutaj rybak łowił, gdzieś nagle zaczął, kurde, jakieś złota, no to... Dobra, lećmy. Na wódeczkę. Już ją widzę przede mną i lecimy, zobaczymy w tej gazecie. No nie jestem przekonany, no ale... No ale ta gra tak ma. Czasami potrafi zaskoczyć. Dobrze, tu jest ok i teraz sobie podejdziemy na gazetę. No chyba, że na policji może zaatakowali tego rybaka albo coś, nie? Ciul wie, dobra, ale lecimy najpierw na gazetę. Zresztą ja nawet nie wiem, co na gazecie miałbym szukać. Jakich zależności, więc... Ale zobaczymy. Pierwsza część monolitu, ostrzeżenie. Druga część, wpis o trojaczkach, skradzione skały. To chyba tutaj, nie? Mhm, dobrze. Wydaje mi się, że tutaj na niezwykłe odkrycia, czyli on jednak... jednak tutaj. Jednak to tu, nie tutaj, kurde, no. Ale mamy dwie rzeczy do odkrycia, patrzcie. Musimy najpierw odkryć jego dom. Kurde, i teraz będziemy szukać. Jimmy Price, rybak, mieszkający na dzikich obrzeżach miasta, pomiędzy zatoką... miasta pomiędzy zakrytkami, a zatoką ponurej przystani. No ale jest, patrz, mieszkający na dzikich obrzeżach miasta, to w tamtym miejscu. Swoim odkryciom. No niby jest jego adres, bo on mieszka w tamtym samym miejscu, na obrzeżach. Ale to nadal... to Diane Miles może coś będziemy musieli bardziej odkryć, nie? Kurde, ciężka buła. No bo będąc tu i oni mówią, że on tu gdzieś mieszka, w tych miejscach, prawda? No ale my adresu nie mamy jego. To jest w ogóle parodia. Dobra, lecimy, spróbujemy sobie podejść do ratuszu. Może tam będzie więcej coś o tym rybaku. I o tej dzielnicy i o tym, wiecie. No jeśli tak nie będzie, to będziemy się zastanawiać, co dalej. Bo tu tak kombinują, tak kręcą, że to jest jakaś masakra, żeby z jednej strony biegać na drugą. Ja to bym, wiecie, każdy dom zapukał, zapytał się, a tutaj każą robić takie niestworzone rzeczy. To troszkę mnie to kontentuje mnie takie coś, takie bieganie, skakanie, że i o, wiesz, że jest rybak, wiesz, że jest w tym miejscu, ale wróć się, kurde, gdzieś, bo jednak musisz jego adres znaleźć, nie? I wróć się na drugą stronę miasta, żeby jego adres znaleźć.
I jeszcze znajdź miejsce, w którym ci powiedzą, gdzie jest jego adres, nie? No to takie. To akurat słabe jest zrobione. No, tym bardziej, że tutaj w kronikach nic. No okej, okay. Można i tak. No to sprawdźmy. Bibliotekę w takim razie. Skoro tutaj nic, nie? No. Może to kurde na policję trzeba będzie pójść. Ciul wie. W każdym razie. Tak jak mówię, na końcu zrobili strasznie dużo biegania. To mi się... No nie podoba mi się ta końcówka. Przyznam szczerze, że nie podoba mi się końcówka w tej grze. Szczególnie to szukanie tych części. Za długo to trwa, wiecie? To za długo to trwa. Taka przynajmniej jest moja opinia. Że mogli jakoś bardziej poprowadzić, że te monolity gdzieś były w jednej części na przykład. Wszystkie, a nie biegać, skakać i jeszcze się połować, gdzie, w którym miejscu informacje o tym znajdziemy. No i gitara. No i tutaj też nie możemy. W ogóle tak mi się wydaje, że nie wiem, czy to jest znaczek. Bo ja tak mówię, że to ten, ale to... No to wygląda na znaczek, który pokazuje nam, że musimy tutaj coś znaleźć, nie? Że musimy odkryć to miejsce. Może znajdę jakieś wskazówki w jego domu. Pieczęć znajduje się pod płaszczem wody, bla, bla, bla. Nie wiem, jak nigdzie nie znajdę i pójdę teraz, naprawdę, skoczę sobie jeszcze teraz tylko na policję. Jak na policji nic już nie będzie, to lecę z powrotem w tamto miejsce i będę tutaj szukał jego domu. Bo inaczej nie ma siły, nie ma bata. A nie chcę was też wstrzymywać. Chciałem dzisiaj sobie znaleźć te trzy chociaż pieczęcie. Znaczy te dwie części monolitu, no ale też nie ma sensu, żebym ja biegał, wiecie, bez celu. Jeśli takiego czegoś nie będzie. Tym bardziej, że mamy wyraźnie napisane tam, że rybak mieszka. Że rybak mieszka tam na tym wybrzeżu, nie? Więc on i na tym wybrzeżu powinien mieć swój dom. No dobrze, czy my tu coś mamy? Nie, tutaj nie mamy nic, więc dobra, no to lecimy na to wybrzeże, tak jak byliśmy. No i zaraz się dowiemy wszystkiego, czy to faktycznie tam jest ten dom? Czy ja coś przeoczyłem, czy będziemy musieli szukać jakichś cięższej buły. Dobra, lecimy z powrotem, no ale tu ewidentnie, patrzcie, ewidentnie jest kurde zebrany cały materiał dowodowy. No, to mnie właśnie zastanawia, nie? Że niby materiał mamy zebrany, ale... Dobra, lećmy tam. Jak będzie, tak będzie. Poczytamy, poszukamy, nie? Tego zestawu do nurkowania. Tam jeszcze u tego rybaka, jeśli znajdziemy jego chatę. Tutaj, panie, i weź tu popłyń co? Prosto najpierw, a później w lewo. Tak będzie najlepiej. Ostatnio popłynąłem w lewo niepotrzebnie. I troszkę dłużej mi się wydaje, że się płynęło. No ale też pytanie, gdzie on będzie, ten rybak, nie? Wiecie, to, że przy monolicie był jeden ziomuś, no to inna sprawa, ale dom rybaka może być w innym miejscu. No tak jak oni opisują, prawda? Patrzcie. Rybak mieszkający na dzikich obrzeżach miasta pomiędzy zakrytkami a zatoką ponurej przystani. Dzikie obrzeża miasta pomiędzy zatoką... No właśnie. A te dzikie obrzeża miasta pomiędzy zatoką a... No to wygląda, że to jest albo to całe, prawda? Więc no gdzieś tu ten rybak musi mieszkać. No i trzeba to sobie po prostu poszukać. Przebiegniemy się przez wszystkie chaty i będziemy wiedzieć... Tu mieszkasz, panie? Tu będziesz pewnie zamknięte? Tak, tu jest zamknięte. No ale dobra, no trudno, to szukamy z tej strony. Jakże dzikie obrzeża miasta, no chyba, że tu coś jest jeszcze, wiecie, a ja przegapiłem. Jakiś dowodzik jeden. W ogóle możemy chyba... Kurde, jakie tutaj... Ej, zebraliśmy cały materiał dowodowy teraz, no nieźle. Zaczęło się popatrzeć przez... coś nam doszło? Nie, nic nam nie doszło, okej.
No dobra, no ale to teraz musimy chatę znaleźć. Po prostu chatę rybaka. Nie wiem, czy może tam. Wejdźmy tam do... Kurde, jak chłop tam mieszkał, to byłoby nieźle. Ale sprawdźmy to, czy on tam nie mieszka przypadkiem. No i jest jego dom, patrzcie. No kurde, ale schowali. No co za dziabongi. Ach, dziady, dziady. Może mam jakiś pistolecik? Ale dziady byli, no. Jimmy, nie zostawimy swoich domów tylko po to, by wziąć udział w twojej przygodzie dla Dainów. Dobrze nam tu w Oakmont i nie rozglądamy się za lepszym miejscem do życia. Ponadto nazywanie własnego skipa Archie Droch to dański pomysł. Ciocia Lawina. Nieźle. Połowy rzeczy człowiek nie zrozumiał, co przeczytał. Artykuł w gazecie. Od dnia, gdy w Oakmont uderzyła powódź, rybacy skarżą się, że źródło ich utrzymania opuściło wszystkie przybrzeżne wody. Nie mam pojęcia, gdzie do Droch podziały się wszystkie fiski. Wiedził pan Morgan, rybak z portu odkupienia. Wracamy z pustymi rękoma za każdym razem, a te rybie mordy zawsze mają sieci pełne fisków. To są jakieś czary ich podwodnych krewnych, mówię wam. Porciarz huczy od niezadowolenia z powodu tej bezprecedensowej przewagi, jaką Islandczycy zdają się mieć w rybołówstwie. Czemu zawdzięczają ten sukces? Kronika Okmącka zajmie się tą sprawą. Jedno jest pewne, coś tu śmierdzi fiskiem. I co, do kroniki będę zaraz gonił pewnie? Znając życie. Dobra, dobra. Useczki zebrane, to zebrane, tutaj zebrane. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko mi się uda zebrać. Wziąłeś, panie? Patrzcie, nie wziął chyba. Nie, coś wziął, ale nic się nie wyświetliło. Wygląda na to, że musimy sobie zejść pięterko niżej. Aha, skoczyć. Że tak powiem, skoczyć. Ej, ktoś tam jest. To jest chyba rybak. Chyba ryba. There you are. No i jest skafander, ale tam też jest ziomuś, nie? A jak jest ziomuś, to ja polecam wziąć sobie coś cięższego w razie W. You a local? Can I ask you about this shore? Live here for 30 years. I'm gonna die here. So, what do you want? I need to get to the base of that rock off the beach. Where's the best place to dive? So you're going to hell like everyone else. Figures. What do you mean? The crew, the Archie. My family. All of them drowned. Something in the mare. It calls to them. It hypnotizes them. So you still want to go? No. Nie mam wyboru. Got any choice. Then may I ask you for a favor? Would you put these crosses on my relatives down there? I don't know how else to help their poor souls. If you agree, I'll show you where I used to dive. Before the snub. Now, won't it be difficult to identify your relatives? It's only been 2 days. Their bodies will not have spoiled. But there's the fish. The fish avoid the rock, like anything alive. I'll help you. Now, give me the crosses and show me where to dive. Okay, bless you, mister. I have a dive spot on the first floor. Here's a key. I didn't get your name. What do they call you? Jimmy Price. Why do you ask? No reason. Just wanted to know your name. Oh, okay. I to jest ten rybak. Wbiliśmy mu do domu, chłop się nawet nie zdziwił, nie? Że, a co ty robisz? No ale stół ma zastawiony, patrzcie, kiełbasa, szynki, sery. Kurde, jak na rybaka, to chłopie tobie dobrze się powodzi. Masę masz tutaj wszystkiego. Kluczyć dostaliśmy. No do, a czekajcie, tu na pięterko możemy wyjść. Okej, to są te drzwi, którymi niby weszliśmy. Jo, no dobra. No i wszystko jasne. No i wszystko jasne, więc lecimy sobie zobaczyć tutaj skafander.
Wiem, że odcineczek... O, panie, ale żeś tu znałowił tego złocisza. Chłopie, to ty bogaty. Wiadomość pożegnalna rybaka. Nie wiem, czy to złoto, które znalazłem, było przeklęte, czy nie. Tak czy siak mam to wystarczająco, by zacząć budować własny skip. Nazwę ją Archie. Ucieknijmy z tego cholernego miasta, o którym nawet Kainie już nie pamięta. Jeśli ktoś znajdzie tę wiadomość, proszę, módlcie się za nas. Ej, chłopie, aleś normalnie nazbierał tutaj. No dobra, lecimy na dół. Lecimy na dół, bo już troszeczkę mamy odcinek długi. Już pewnie z godzinka za niedługo będzie. Ale no, nie chcę dokańczać. Wiecie, lepiej, żeby to się wszystko pięknie, ładnie znalazło w tym odcinku, nie? No i dobrze. No i lecimy jeszcze raz. Pod wodę. Jesteśmy, dzień dobry, pod wodą. I w którą stronę mamy się udać? Tam mamy skałę, tam mamy skałę. Tu na dół. Dobra. O, żeż ty. On tak strasznie ciężko pod wodą chodzi. Masakrycznie. Tak jakby mu się tu... To jest tak mega zwolnione tempo, nie? Chodzenia. Jeszcze go coś tu cząchnęły, jakieś te... gejzery. Dawaj, panie, bo musimy znaleźć tę część monolitu. A zakładam, że tu nie będzie za łatwo. Ciekawe, czy jakaś ryba tu będzie duża. No, tak myślałem. No i jest nawet taka potężnie duża. Aż dziwię się, że oni tutaj pływali, nie? Patrzcie, tutaj statek leży w ogóle na dnie. Rybsko pływa. Ja tu coś mogę zrobić? Bo nie widzę tutaj, kurde, nic, nie? Mogę tam zejść? Mam tam zejść? Ej, no weźcie. Nie no, chyba tak nie będzie. Tędy przyszliśmy, a tu jest wejście. Czy tędy przyszliśmy? Nie, dobra, tamtędy przyszliśmy, więc idziemy tu w prawo. No już myślałem, że się tu on będzie musieli na statek, wiecie, zejść w dół, że tak powiem. Jest tu Archie, czyli to jest łajba Archie. I pewnie na tej łajbie coś będzie. O kurde, ktoś tu przywiązany. No, troszkę go przywiązało. Ale jest ten mały też tutaj. No jak mamy małego, to wiecie, z małym sobie jeszcze jakoś poradzimy. Tylko gdzie ta łajba? Łajba Archie jest tutaj. My nie możemy nic z nią zrobić. Możemy iść dalej, że... A tu już mnie atakujesz. Giń, panie. O kurde, kolejny wariat. Dobra, wychodź wyżej. O, mamy chyba tą. Mamy chyba tą odnóże monolitu. No dobra. Dobra, jest i trzeci fragment. No i super. No i elegancko. Znaleźliśmy trzeci fragment.
Dobra, no i lecimy. Gdzieś żeśmy z głębin wyszli. No i super, wyszliśmy z głębin. Mamy kompletny monolit teraz, także fajnie, fajnie. Już dużo, dużo rzeczy za nami. Czyli pewne rzeczy, pewien mężczyzna po śmierci bym powiesił te trzy drewniane krzyże na szyjach jego krewnych. Kurde, powiesiłem dwa. Powiesiłem dwa, no dobra. No trudno, to już tego nie zrobimy. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na naszą fabułę. Zwykły metalowy klucz rybaka, to jest ok. I pieczęć jest kompletna. Teraz jestem w stanie otworzyć centralny monolit i zejść do głębin Kattigonaru. Ten prastary artefakt nie z tej ziemi został znaleziony przez ekspedycję Throgmortona do czeluści pod Oakmont. Lecimy dzisiaj już do centralnego monolitu i będziemy sobie... Tutaj mamy kościół. To chyba ten monolit był tu, gdzie kościół, nie? W tym centralnym. Tak mi się wydaje, że to tu było. Także na Advent i tutaj był kościół. Tu gdzieś monolit powinien być. Tak przynajmniej mi się wydaje, że tak mieliśmy zrobione. Jakbym tu... Poczytajmy sobie. Pieczęć jest kompletna, także lecimy. Prastary artefakt, bla bla bla. Dobrze, lecimy sobie tam. I trzeba się jakoś przygotować, bo chyba jak już tam wejdziemy, to nie ma odwrotu. Tak mi się wydaje, tak przynajmniej oni mówili, że tu nie będzie odwrotu. Więc fajnie byłoby się jakoś przygotować, no ale jest, nie wiem jak się przygotować do tego. Mamy dwa granaty. Dwa granaty mamy, jeden ognisty. Troszkę amunicji mamy, no tak średnio z tą amunicją, ale może nam się uda jakoś to ogarnąć. Zobaczymy, zobaczymy, może nam się to jakoś tak sprawnie... może nam się uda tak jakoś to sprawnie ogarnąć. Dobra, co ta łódka tak krzywo stoi? Panie, weź to wypłyń tą łódeczką, bo na razie jakoś tak ona krzywo. Szkoda, tu żadnej budki telefonicznej nie było, więc musimy podpłynąć sobie do budeczki telefonicznej, żeby się przemieścić. Niestety, żeby się przemieścić do tego, do centralnego adwentu, do... O Jezus, jak skoczył. Dobra, jest od tutaj wypłynięte. I tu prościutko, i prościutko, i będzie budeczka. Dobrze, dobrze, dobrze. Także tutaj mamy budeczkę i do budeczki jak sobie wejdziemy, jedziemy centralny adwent. Powiem wam, że troszeczkę się stresuję przed tym końcem tutaj, bo czuję, że będzie coś dużego. Coś okropnie dużego, jakiś duży potwór nam wyskoczy i no sobie z nim nie poradzimy, bo będziemy mieć za mało. Że tu ostro będzie potworów i wszystkiego. Taka, wiecie, ostra końcówka, nie? no zobaczymy, może, ale obym się nie zawiódł przypadkiem. Dobra, jest i centralny kościół i monolit. No i teraz pytanko, jak my mamy w ten monolit wejść? Czy my będziemy tam przez kościół wchodzić, czy my będziemy tam... zobaczymy. Tam chyba była pieczęć w kościele do włożenia, jak mi się wydaje. Kościół świętego Michała. Tutaj się zjarali, a na dole chyba była to miejsce, gdzie my mieliśmy i mogliśmy wejść. Tutaj, tak? Tutaj jest ta pieczęć do położenia. No dobra, to kładziemy. Otwieramy. Uwaga. Wielkie otwarcie. No i pod wodą. Można było się domyśleć, że to będzie pod wodą. No to nie fajnie. No to nie fajnie. Nie lubię być pod wodą. Ale może to jest tylko kawałek przejścia. Może to jest tylko kawałeczek do przejścia. Dobra, jesteśmy w głębinach. Chodzimy, bo nas wzywa. Kurde, tu w ogóle są jakieś domy, patrzcie. I się w nich światła świecą. O, żeż ty wariaty.
Nieźle. Jest chyba zalana część miasta w ogóle. Nie wiem, jak widzicie, patrzcie, są tutaj samochody jakieś pozalewane jeszcze. Jakieś stragany. No ciekawe, w ogóle ciekawe, czy ci może ci wszyscy ludzie... Ej, 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 Packa, może byś się uspokoiła, Packa? Wyszła z drugiej strony za mną. Musimy jakoś ją ominąć sprawnie. Ej, my tu mamy zejść? Kurde, przecież się zabijemy. Nie, no dobra, jest okej. Okay. Nie zabiliśmy się. Chodź, panie. Te gejzery tu są, nie? A one lubią ranić, nie? Tak jak widzicie. Dosyć ostro. Dobra, czy tu wyskoczy jeszcze pacusia jakaś? Na razie nie. No okej. Okay. Kurde, ciekawe jak głęboko jesteśmy. Szkoda, że nie ma jakiegoś... czegoś opisanego, nie? O, żeż ty, chamie. Masz skarpuna. Byś za mną nie biegł. Dobra, wyskakuj, panie. Pasowałoby mi się uleczyć w ogóle. Strasznie dużo życia straciliśmy. Coś wyskoczyło? Nie, dobra, jest okej. Okay. Kręć to korbą, panie. Napełniaj sobie życie, napełniaj sobie życie. Dobra. No, znowu jakiś bydlak pływa. Ciekawe, co to są za stworzenia takie wielkie, że tak ujmę. Nie podobają mi się one. Wcale, a wcale mi się one nie podobają. I patrzcie, no. O kurde, tam na dół mamy zejść? To się nam tu kurde zabije, człowiek. A nie, nawet jest okej, okay, dobra. O, jest i wejście. Są i macki. Jest i wejście. Są i potwory. Ale mi szybko leci, kurde. Wiecie co, okrutnie szybko mi spada psychika. Nie wiem, czy nie muszę przez to przebiec, bo normalnie zaraz, wiecie, będę widział niestworzone rzeczy. Panie, kręć tą korbą, jak biegniesz. Dobra, przeszedł chyba, nie? Chyba przeszedł. Kurde, chłop korbą musiał kręcić niemiłosiernie. Dobra, gdzieś wyszliśmy, ale nie, mamy strasznie słabą psychę. Trzeba ją sobie odzyskać. Dobra, na razie pistolet w łapę. Ej, my jesteśmy na statku i to nie wiem, czy to nie jest ten statek, który my w ogóle przypłynęliśmy, wiecie? To przynajmniej wygląda, że to jest statek, który my się tutaj przycumowaliśmy. No dobra, wyjdźmy. Kurde, jesteśmy w ogóle pod wodą. O masakra, co tu się dzieje? Ale gluty tu pływają duże. Dobra, mamy jakieś podpowiedzi w ogóle w Pałacu Umysłów. Monolit jest częścią Katigonaru. Oakmont jest więzione przez Katigonar. Coś tu możemy? Nie możemy, a tutaj? Tu mogliśmy. Monolity dotknięte przez córkę. Istnieje prawdopodobieństwo, że córka jest w stanie oddziaływać na miasto i jego mieszkańców poprzez monolity. I teraz tak, możemy sobie wybrać. Aura córki będzie u szczytu we wnętrzu Katigonaru. Jeśli zostanie przemieniony, będzie to los groźniejszy niż śmierć. Jeśli zostanę przemieniony, istota boska będzie u szczytu wewnątrz Katigonaru. Z jej pomocą moglibyśmy otrzymać moc, o jakiej nikomu się nie śniło. Dobrze, weźmy istotę boską może. Teraz tak, wejdę do Katigonaru. Nie ma sensu, żebym poświęcał własne życie. Ktoś zakończy tyk tak czy inaczej, a ukryta córka stanie się wolna. Jeśli przekroczę wrota, przynajmniej będę mieć szansę na przeżycie. Być może stanę się nawet czymś więcej niż tylko człowiekiem. Dobra, ale jakbyśmy sobie to wzięli, a to wtedy mi się nie robi. Ja tutaj dałem powtarzanie cyklu, nie ma sensu. Jakby dał, że ma sens, to też nie ma. Okej. A teraz jakbyśmy sobie istotę boską, nie ma. No dobrze, to że nie ma i tu wejdziemy do Katigonaru. No i niech córka sobie ten bla bla bla. Dobra, jest okej. Dobra, lecimy, bo jest jakoś ostro. Nie wiem, czy tędy można. No nie można. Okej.
Chłopie, gdzieś ty spadł. Chłop do siebie do hotelu wleciał. Ale ma ciężką banię, wizję jakieś. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. Nie zginę. A lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. Damy radę, naprawdę, damy radę. I want none of this to be real. To wake up in my bed in Boston, eat real food, drink good coffee, and forget it all. No, tak by było najlepiej, nie? Obudzić się w Bostonie. Ale co tu się dzieje? Frank, you ain't welcome. You slip up. Don't cross a T or dot an I. And I'll treat you like every other criminal in here, newcomer. Okej, tu widzę, że Oakmont to takie trochę było bardziej przestępcze chyba. Please help me die. I can't. I just can't. No, no tutaj widzę, że ostro, ostro się tu działo. Ostro się bawili. I może to było prawdziwe Oakmont właśnie takie, wiecie, zaraza, palenie i wszystko. A potem jak była powódź, to tego nie było widać. Oby tak było. Ja ten cykl chcę zakończyć i tyle, a nie żeby tutaj się nie wiadomo co działo. No dobrze, jesteśmy coraz bliżej monolitu. Please hurry, Reed. We can still save this city. Chłop się zabił. Zabijesz się? Dobra, panie Reed, żebyś tylko w łeb nie strzelił, nie? Forgive me, father, for I have sinned. Dobra, ten się spalił. Patrzcie, ten rybak się powiesił. Nieźle. There is a cycle. This has all happened before. To jest ta pani doł, tak? But she must not be, or else it all ends. Nowa podpowiedź w Pałacu Umysłów. Okej. Cykl zacznie się od nowa. Poprzednie nasienia zginęły. Poprzednie nasienia zginęły, a cykl się powtarzał. Ofiara nasienia to jeden sposób, by powtórzyć na powtórzenie cyklu. Okej. Na razie my tego nie będziemy robić. My nie będziemy powtarzać cyklu. Niech się cykl zakończy. A my jesteśmy kolejnym, tak? Kolejnym nasieniem. Mam nadzieję, że już prawdziwym. Kurde, jak to wygląda magicznie. Destiny waits for no man, Charles. Decide now whether this ends in salvation or blood. Dobra, lećmy dalej. Ja może coś wezmę cięższego w łapę. Może to chociaż. Patrzcie, tam mamy coś, tu mamy coś. Kurde, dużo rzeczy do odkrycia jest, szczerze mówiąc. I tu, i tam. Okej. I choose annihilation. The end of all cycles. Let everything. I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter. I am coming. Okej, czyli tutaj możemy wybrać. Możemy wybrać. Ciekawe, czy to będzie jedynka, dwójka, czy będzie. I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter. I am coming. No dobra. I tutaj wybieramy chyba unicestwienie. A tutaj będziemy chyba wybierać dalszą drogę, tak mi się wydaje. Teraz zobaczymy. I have made my choice.
I willingly sacrifice myself like every seed before me. What is one life worth against all of humankind? Let the cycle restart. A tutaj restartujemy cykl. Nie, no dobrze, my będziemy zakończać sobie cykl, nie będziemy go restartować. Dobra, i zobaczymy, może jest gdzieś trzecie wyjście jeszcze, nie? Bo ja z chęcią bym go zakończył, ten cykl. Nie restartowałbym, ale zobaczmy, czy jest jeszcze trzecie wyjście, bo widzę, że tutaj jest jakieś przejście, więc może będzie jakieś coś neutralnego, pośredniego. Tak, coś tu jest jeszcze, patrzcie. Faktycznie. Sprawdźmy, co tu można wybrać. Okej, okay, tu jest przerwanie. Okej, albo kończymy cykl, albo go kontynuujemy, albo jakby spieprzamy, nie? Okej, okay, można i tak. Wydaje mi się, że zakończymy ten cykl. Enough is enough. Bo tutaj odchodzimy żywi, nie? A w tamtych dwóch chyba będziemy... jakby umrzemy. A tutaj zostaniemy żywi. Okej. Okay. No też jest to jakiś... droga ucieczki. Wygląda na to, że mogę użyć pieczęć, by wyzwolić Oakmont spod wpływów Katigonaru, co pozwoli mieszkańcom uciec. No to też jest spoko. No, znowu ten cykl się nie za ten... kurde, ciężki wybór. Ja myślę, że zostaniemy tak jak było i sobie zakończymy. Zakończymy całkiem ten cykl, bo wiecie, jeśli ktoś tego nie przerwie, to się będzie powtarzać. No, a dać mieszkańcom uciec, to może ten, wiecie, kiedy za milion lat znowu może się tu wiocha postać i będzie to samo. Także kończymy ze sobą. No i super. No i chyba cały Oakmont zginęło. Zalała je jeszcze raz fala powodzi, także cały Oakmont zginęło. My zakończyliśmy tą sesję, znaczy tą jakby ten cykl cały. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że was zadowala takie rozwiązanie, że nie uciekamy, że Oakmont też można było zrobić, żeby wszyscy z Oakmont też przeżyli. Byśmy sobie uciekli, albo żeby po prostu się zrestartowało to od nowa, no ale to znowu by się działo to samo. Można było dać ludziom szansę na poprawę, albo można było, żeby każdy wyjechał jakby chciał. I no ale wybraliśmy, że wszyscy jednak zginęli, taka łatwa droga. Po co tutaj, wiecie, żyć, nie? Jak można sobie umrzeć? Spodziewałem się jakiegoś wielkiego potwora na końcu, spodziewałem się dużej bestii, którą będziemy musieli zabić. No ale jej nie było, także trudno. Co do samej gry, powiem wam, że bardzo fajna. No jednak jest to dobra historia. Można tutaj dużo rzeczy się dowiedzieć. Można też na dużo rzeczy trzeba samemu wpaść, wydedukować. Także to nie jest taka gra standardowa, że was za rączkę prowadzi. Ta gra was nie będzie prowadzić za rączkę. W tej grze też dokonujecie wyborów, sami sobie możecie poprowadzić historię naszego głównego bohatera. Także zachęcam do jej rozegrania ponownie. Zachęcam do rozegrania też wątków pobocznych.
A ja tymczasem żegnam się z wami i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych ekscytujących seriach. Także trzymajcie się i cześć, cześć.